Co by pan zrobił bez Danuty Wałęsowej? No, trudno by było. Czas na zmianę. Usłyszałam to. Trudno, dlatego że my pasowaliśmy do siebie. Szczególnie pasowaliśmy w tym trudnym czasie. Kiedy mieliśmy masę problemów rodzinnych i innych, to pasowaliśmy. Kiedy nam zeszły te problemy, no to teraz sami wymyślamy problemy, kłócimy się, no bo nie ma tam tych problemów. Ale kłóci się pan z żoną? Oczywiście, znaczy ja nie, bo ja nie umiem się kłócić. Żona ze mną tak, bez przerwy ma pretensje. Ale o co? No, wszystkie różne rzeczy. A to nie postawiłem tak, a to rozlałem, a to nie umyłem talerza. Czyli klasyka polskiego, polskiego rodzinnego. Tak jest, tak jest. Ta rola jednak Danuty Wałęsowej ogromna wsparcia dla pana w tej sytuacji, w tych trudnych, kiedy pan się miał kochankę, politykę i w ogóle zostawił tą rodzinę. Była rzeczywiście, było, w tamtym czasie była idealna. Dziś trochę gorzej. Panie prezydencie, interesuje mnie to, jak pan spędził święta. Ja chyba klasycznie. To jest do kościółka, coś lepszego zjeść, ale nie za dużo, bo chce się odchudzić, więc tak, staroświecko, klasycznie. Czego ja mogę panu życzyć i Polsce życzyć? Żebyśmy jak najszybciej się porozumieli, żebyśmy jak najszybciej znaleźli odpowiedzi, jaki fundament bierzemy, jaki on system ekonomiczny. Jak sobie przy pamiętaniu, że do końca XX wieku to narody miały po cichu w sumieniach swoich Pana Boga, różnego, ale on tam był gdzieś w świadomości. I odrzuciliśmy to. W tamtym czasie boryliśmy się z Związku Sowieckiego, komunizmu. Poradziliśmy sobie z tym. Jak utrzymać narody, które nie mają żadnych hamulców? Okropna sytuacja.